Cześć, tu Ernest, a oto sezon 6. Dzisiaj zapoznam was z najważniejszymi zmianami, które zaszły na polu bitwy i nie tylko. Jest mnóstwo zmian, dlatego zaczynajmy. Na początek rzućmy okiem na nowy świat. Podczas eventu Punkt Zerowy rozkwitł niczym kwiat lotosu i mieszał światy Fortnite z alternatywnymi rzeczywistościami, aż w końcu padło na tak zwany świat pierwotny i na tym już zostało. To przepiękny teren, nietknięty przez nowoczesną technologię. W centrum tej strefy znajduje się iglica wraz z otaczającą wioską. Czyhająca w cieniu iglicy dzicz objęła lokacje wyspy takie jak kolosalny kwartał i kościane krańce. To w skrócie nowa mapa, ale poznajmy ją bliżej. Nowe tereny i miejscówki to dopiero początek. Gdy otworzycie ekwipunek, przywita was nowy, odświeżony ekran z zakładką do kraftowania przedmiotów. Zanim jednak do tego przejdziemy, najpierw muszę wam wyjaśnić nowe zasoby oraz kilka innych rzeczy po kolei. Więc tak, poprzez niszczenie różnych elementów świata i handel z postaciami uzyskacie zwierzęce mięso, kości, części mechaniczne oraz śmierdzące gruczoły. Jak już się pewnie domyślacie, te pierwsze dwa wypadają przede wszystkim ze zwierząt. Same kości można też znaleźć w przedmiotach ozdobionych kośćmi, a niektóre postacie nas chętnie wyposażą za złoto. Części mechaniczne najłatwiej jest wydobyć z pojazdów. Niszcząc je, co każde uderzenie jest szansa na to, że wypadną części mechaniczne. To tyczy się statycznych pojazdów oraz tych, którymi da się jeździć, oraz motorówek. Zasób ten u niektórych postaci jest też za złoto. Śmierdzące gruczoły za to wypadają z żab. Uwaga, zasoby, w przeciwieństwie do złota, resetują się co każdy mecz. Okej, przechodzimy dalej do dzikiej przyrody. Na wyspie teraz się roi od dzikich zwierząt. Od łatwych zdobyczy, takich jak kurczaki, po drapieżne wilki, które można upolować lub oswoić. Kurczaki występują praktycznie wszędzie, to jest losowe co każdy mecz, jednak to zwierzątko pojawia się bardzo często. O ile kurczaków nie da się tak jakby oswoić, można je złapać, co pozwala nam na szybsze poruszanie się oraz szybowanie. Wszystko to z niezastąpioną uprawą dźwiękową. Dzięki kurczakom można bezpiecznie zlecieć z wysokiego miejsca albo przyspieszyć ucieczkę od burzy. A po wejściu do strefy warto je zlikwidować, ponieważ wypada z nich mięso, które można sobie zjeść i się leczyć. Karma. Jesteście może ciekawi, co się stanie, gdy połączy się kurczaki z granatem uderzeniowym? Na wyspie napotkacie również watahy wilków. Jednak ciężej jest je spotkać. Grupki te mogą pojawić się dosłownie w dowolnej lokacji na mapie, a fakt, że na cały mecz jest tylko kilka takich grupek, nie pomaga. Jeśli na taką traficie, bądźcie wyjątkowo ostrożni z uwagi na to, że wilki mogą mieć na was chrapkę i rzucić się na was swoimi wilczymi kłami. W odpowiednim momencie jednak jest opcja oswojenia wilka. Aby to zrobić w odpowiednim momencie, gdy wilk się uspokoi, należy do niego podejść i najzwyczajniej wcisnąć odpowiedni przycisk na kilka sekund. Mięso odwraca uwagę wilków, co daje nam okienko na oswojenie, jednak nie zawsze musi się udać, czasem to wymaga kilku prób. Oswojone wilki będą z wami podróżować przez wyspę i atakować przeciwników oraz ich budowle. Wilki dysponują znakomitym węchem, ale kiedy są oswojone, trzymają się raczej blisko nas i nie dojeżdżają nikogo w pojedynkę. Zlikwidowany wilk wyrzuca z siebie kości oraz mięso. Kolejną zwierzyną są dziki. Dziki dosyć często spacerują sobie po wyspie Fortnite na wolności, a w niektórych miejscówkach w strefie pierwotnej są zamknięte w zagrodach. Z dzików oczywiście wypadają mięso i kości. Da się je również oswoić, ale do tego przyda się specjalny przedmiot. Płaszcz łowcy. Przedmiot ten tworzy się w ekwipunku. Wymaga jednej sztuki mięsa i dwóch sztuk kości. Po założeniu płaszcza łowcy, unoszący się zapach myli zmysły dzikich zwierząt, przez co nas najzwyczajniej ignorują. Dzięki tej pelerynce o wiele łatwiej oswaja się i poluje na zwierzęta. Pelerynka zdejmuje się w momencie, gdy otrzymamy lub zadamy komuś obrażenia. Da się ją jednak z powrotem założyć. Bez limitów. Żabki za to są bardzo płochliwe i niegroźne. Są zazwyczaj przy rzekach, jeziorkach. Z żabek wypadają jedynie śmierdzące gruczoły. Teraz z taką wiedzą możemy przejść do tematu nowych broni palnych. Pula broni zmieniła się o 180 stopni. Zwykłe bronie takie jak M-ki czy pompy to teraz rzadkość w skrzynkach. Na polu bitwy teraz znajdziemy przede wszystkim szeregi nowych broni. Prowizorycznych, pierwotnych i mechanicznych. A oto cała lista nowych broni. Pozwólcie, że wyjaśnię wam, o co chodzi. Więc tak, broni z kategorii prowizorycznych wypadają najczęściej i są najsłabsze. Z obrażeniami jest w miarę w porządku, jeśli używacie odpowiednich broni w odpowiednich sytuacjach. Ale żadna z broni palnych z tej kategorii nie ma celnego pierwszego strzału. Nawet rewolwer, przez co strzelanie na chociażby średni dystans jest po prostu loterią. A strzelba na przykład mieści tylko dwa naboje.
Na szczęście można je ulepszyć. W ekwipunku są dwie opcje. Najpierw ta pierwsza na przykładzie strzelby. W cenie 4 sztuk kości można przerobić strzelbę prowizoryczną na strzelbę pierwotną o wyższej klasie rzadkości, do legendarnej. Strzelba pierwotna w swoim bębenkowym magazynku mieści aż 12 nabojów, a strzela potężnymi podwójnymi seriami, które są niszczycielskie na bliski dystans. Druga opcja to pompa. Z części mechanicznych powstają klasyczne bronie. W tym przypadku to oczywiście pompa, która wróciła po całym sezonie nieobecności. Pompa jak to pompa, w klasie legendarnej jest niezastąpiona. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku na przykład karabinu. Można go przerobić na karabin pierwotny za kości lub na M-kę lub Skara za części mechaniczne i tak dalej, ale uwaga, to jest bilet w jedną stronę. Broni pierwotnych i klasycznych nie da się już przerabiać. Wszystkie bronie za to można ulepszać, jak zawsze u postaci. Poza pompą na pole bitwy powrócił również rewolwer. Warte uwagi jest też to, że teraz odrodzony gracz dostaje rewolwer, a nie pistolet. Pamiętajcie też, że każdą z tych broni można znaleźć luzem na podłodze, w skrzynkach lub u postaci. Ale przerabianie to tak czy siak bardzo dobry sposób na wygraną. Co każdy mecz w niewielkiej cenie można sobie zagwarantować Skara i Spaza po wylądowaniu na przykład na złomowisku. Tutaj jest mnóstwo części mechanicznych z samochodów, a postać, która tutaj może się pojawić, oferuje ulepszanie broni za złoto. Wystarczy znaleźć prowizorki i je tutaj odpicować, ale pamiętajcie, że to tylko przykład. Przechodzimy dalej do łuków, czyli snajperek na ten sezon. Zwykłych snajperek już nie ma. Więc tak, łuki również występują w kategorii prowizorycznej, pierwotnej i dodatkowo mechanicznej. Łuk prowizoryczny można przerobić za kości na łuk pierwotny, który zadaje większe obrażenia i szybko strzela, lub za części mechaniczne na łuk mechaniczny, który zadaje więcej obrażeń i szybciej się przeładowuje, kosztem szybkości naciągnięcia cięciwy. Następnie łuk pierwotny można odpicować na łuk zapalający przy użyciu świetlików lub kanistra, albo na łuk ze śmierdzi bombami. Zauważcie, że na te same łuki są różne przepisy. Co do sposobów działania, nazwy mówią same za siebie. Łuk mechaniczny można przerobić na łuk elektryczny przy użyciu granatów uderzeniowych. Takie strzały nas odrzucają, a trafionym przeciwnikom dają solidnego kopa. Łuk mechaniczny w połączeniu z najdami daje nam łuk wybuchowy. Co fajne, łuk ten strzela dynamitem, który po trafieniu rozłącza się na parę lasek, aby wybuchnąć na więcej stron. Miejcie na uwadze to, że dodatki do łuków aktywują się dopiero po pełnym naciągnięciu cięciwy. Dlatego na przykład nie można non-stop nawalać dynamitem. Tylko trzeba wycelować i poczekać aż... To jest potwierdzenie, że będzie specjalny efekt. Co do amunicji, to wszystkie łuki wykorzystują po prostu strzały. Są one uniwersalne. Tak samo jak w przypadku broni palnych, ulepszone łuki wypadają czasem ze skrzynek lub są do kupna u postaci, jednak najczęściej wypadają prowizorki. To jednak nie wszystko. Na wyspie w podziemnych miejscówkach natraficie na mega rzadkie skrzynki, w których skrywają się równie rzadkie, specjalne przedmioty. Pojawiają się one najczęściej pod ziemią, jednak ich dokładne lokalizacje są różne co mecz. To bardzo rzadka skrzynka. Wypadają z nich przeróżne potężne bronie, takie jak na przykład wyrzutnie rakiet. Od rzadkich po legendarne. Póki jeszcze jesteśmy w temacie broni, to dam znać, że zmieniono maksymalną liczbę trzymanej amunicji. Kiedyś można było mieć po 1000 prawie każdego rodzaju, a teraz to wygląda trochę inaczej. Maksimum złota za to teraz 5000 zamiast 10000. A zrzuty zaopatrzenia pojawiają się teraz maksymalnie raz na zmianę strefy. Poprzednio pojawiały się dwa razy na strefę. Na polu bitwy zmieniła się też burza. Nie jestem pewien, czy tak miało być, ale widoczność w burzy, no praktycznie nie ma. Nie jest to problemem w trybie wydajności na PC-tach, więc mam nadzieję, że twórcy gry jakoś to stonują. Dalej, na 6 krańcach strefy pierwotnej spotkacie tajemnicze wieże iglicy. Te posterunki zastąpiły UR. Na nich są przydatne wyskocznie, które warto połączyć z kurczakami. I może być to jakaś skrzynka czy item na ziemi. A na dole patrolują tutaj zawsze w pojedynkę strażnicy, którzy życiem bronią kuli energii iglicy. Trzymając tą kulę, wydostaje się z niej taka smuga energii, kierująca gracza do specjalnego stanowiska pod iglicą. Po zaniesieniu kuli w odpowiednie miejsce, otrzymamy w zamian mityczne buty do superskoku, które można naładować skacząc. Drugi skok zawsze nam daje efekt skok skał, a trzeci super skok z lotnią. Wokół iglicy w centrum wyspy również patroluje strażnik. Ten jednak upuszcza mityczną strzelbę pierwotną, która jest bardzo mocna na bliski dystans. To połączenie wysokich obrażeń z dużą szybkostrzelnością. Z wody za to można wyłowić dwie nowe rybki. Pierwsza to śmierdzi rybka, która nie grzeszy atrakcyjnością, ale za to posłuży jako śmierdzi bomba. Jest idealna do oczyszczania kryjówek czy boksów. Druga nowa rybka działa podobnie do min zbliżeniowych. Po długiej nieobecności wróciła za to ostra rybka, która po zjedzeniu daje nam HP i turbo.
Postacie to kolejny ważny temat pełen nowości. Kolekcja postaci na wyspie została znacząco przetasowana. Na ekranie teraz widać większość możliwych lokacji wszystkich postaci na start sezonu. Ciekawostka, postaci numer 17 jeszcze na mapie nie ma, więc no. Duża część postaci z poprzedniego sezonu dalej jest na wyspie. Niektóre z nich jednak zmieniły swoją lokalizację, a zamiast egzotyków oferują nowe bronie i usługi. Oto wszystkie lokacje specjalnych broni u postaci. Niektóre egzotyki dalej są w grze. Poza tym są całkowicie nowe postacie z nowymi ofertami. Na terenie piszczącej puszczy, na przykład przy rzece, przejawia się duch Willow, która sprzedaje info o strefie i szczeliny. Nową postacią jest również m.in. Julka. I co ciekawe, okazała się być córką Midasa. Z opisu możemy wyczytać, że nie przepada za nim. Pani Pomidorek w pomidorowym przysiłku za to ma do zaoferowania przybranie. Podobną usługę przy przyjemnym parku oferuje krzaczek. Za niewielką opłatą przeistoczy nas w przedmiot. Nakrycie znika w momencie, gdy otrzymamy obrażenia lub klikniemy strzał. Warte uwagi jest też to, że każda postać po porozmawianiu z nią po raz pierwszy w meczu może dać nam leczenie, macy lub zasoby, a czasem nawet broń. To co wypadnie jest losowe, ale zawsze bardzo przydatne. W szafce za to jest teraz aż 100 slotów na kombinację skinów, zamiast 50. I to na razie tyle z najważniejszych zmian. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!